Hej, tutaj ponownie Benny. Wiem, że niektórzy na to czekali. Pora ponownie zanurzyć się w świecie Bioniku i dalej śledzić historię tej niezwykłej serii od LEGO. Nie przedłużając już, zapraszam na kolejną część wielkiej retrospektywy. Omówienie fabuły i zestawów z roku 2002. W ramach wstępu króciutkie podsumowanie tego, na czym skończyliśmy ostatnim razem. Toa, po uzyskaniu mocy złotych masek Kanohi, wstępują do Mangai i dają tam wycisk Makucie, który najpierw objawia się przed nimi pod postacią Matoranina, a następnie wirującej kupy mechanicznych części z licznymi mackami. Po tym jak Toa używają na nich swoich połączonych elementarnych mocy, wir rozpada się na kawałki, a sam Makuta wydaje się być pokonany. Toa wydostają się na powierzchnię i krótko po tym okazuje się, że nie dane im było długo świętować zwycięstwa. Makuta miał bowiem asa w rękawie. Na chwilę przed opadnięciem z sił wysłał telepatyczny sygnał, który przebudził ukrytą tysiące lat temu głęboko w jaskiniach pod powierzchnią Matanui niszczycielską siłę. 6 rojów. 6 odmian dzikich stworzeń o wyglądzie insektów. 6 różnorodnych mocy stworzonych do destrukcji. Jednym słowem, Borok. Stwory, które do tej pory niektórzy uważali jedynie za legendę. 6 rojów owych owadopodobnych niszczycieli posiadało zróżnicowane umiejętności, podobnie jak w wypadku Toa, opartych na żywiołach. Tanok, Boroki ognia, wybitnie agresywne. Galok, przebiegłe i wręcz niemożliwe do złapania w wodzie. Zwinne i zręczne Lewak, wyposażone w moc kwasu. Potężne, acz niezbyt lotne Paraki, Boroki kamienia, doskonałe w zasadzkach i ukrywaniu się lodowe Korak i wreszcie Nuwok, Boroki ziemi. Najlepiej ze wszystkich zorganizowane, ale lękające się światła. Roje Boroków po wydostaniu się na powierzchnię wyspy przystąpiły od razu do jej niszczenia. Toa i Matoranie starali się stawiać opór i bronić swoich wiosek, jednak najeźdźcy wydawali się być niemożliwi do zatrzymania. Prędko zajęły dżungle Lewahi, Galokom udało się częściowo zatopić Onukoro. Bohaterowie musieli się zreorganizować i opracować jakąś strategię walki z nowym wrogiem. Od mądrych Turaga dowiedzieli się, co tak naprawdę stanowi o sile Boroków. Okazało się, że potwory to istoty czysto mechaniczne, bezmózgie automaty, którymi kieruje coś o wyższej świadomości, mianowicie Krana. Małe, biologiczne istoty przypominające skórzane maski. Znajdowały się one we wnętrzach czaszek Boroków i kierowały nimi. Samych Krana również było kilka wariantów, a te wpływały na dodatkowe umiejętności konkretnych Boroków, na przykład latania na krótkie dystanse albo otaczania się polem siłowym. Samymi Krana kierowało zaś coś jeszcze i żeby poznać naturę tego czegoś, Toa podjęli się wyzwania zebrania jak największej ilości Krana z pokonanych Boroków. Nie było to łatwe zadanie, bowiem Krana w sytuacji zagrożenia mogły opuścić ciało Boroka i przystać się innej istocie do twarzy, opętując ją tym samym i czyniąc częścią roju. W ten sposób przejęci zostali na jakiś czas prawie wszyscy mieszkańcy Lekoro, a nawet Toa Lewa. Perypetie Toa, zmagających się z Borokami, można było po raz kolejny śledzić w komiksach. Za 5 kolejnych zeszytów koncentrujących się na tym wycinku fabularnym, ponownie odpowiedzialni są tradycyjny dla scenariusza Greg Farstey, a ołówek to ponownie dzieło Carlosa Dendy, zaś tusz i kolory to kolejno działka Randy'ego Elliota i Petera Pantzazisa. Jakościowo te komiksy nie odbiegają od poprzednich i przedstawiają najistotniejsze wydarzenia. O ile komiksy skupiały się na zmaganiach Toa, to z kolei na poczynaniach Matoran podczas walki z Borokami skupia się seria flashowych animacji w stylu przerywników z Matanui Online Game, wypuszczonych w 2002 roku na oficjalnej stronie Bionicle. Przedstawiają one wydarzenia, w których brali udział Matoranie. Powracają w nich starzy bohaterowie. Na pierwszym planie Jalar i Takua, który na własne oczy widział przebudzenie Boroków. W kilku scenkach widać romantyczne relacje Hukiego i Maku. Wreszcie przewijają się też nowe postacie. Pierwsza to Nuparu, inżynier i wynalazca z Onukoro.
Podczas ewakuacji wioski Nuparo z pomocą części z rozwalonego Galoka tworzy on machinę bojową, Boksora. Maturanie prędko budują kolejne tego typu maszyny i dzięki nim mają już szansę w walce z Borokami. Oprócz Nuparu trzeba też wspomnieć o Hali, nieśmiałej i skrytej Gamatorance, wyraźnie zainteresowanej Jalerem. Jakkolwiek występ zarówno Nuparu, jak i Hali we wspomnianych animacjach był raczej epizodyczny, zwłaszcza w wypadku Hali, to warto te dwie postacie zapamiętać, bowiem w przyszłości staną się dość istotnymi bohaterami. Poczynaniami Matoran można było też pokierować osobiście w Bionicle Matoran Adventures, gierce platformowej wydanej na Game Boy Advance, w której przeciwnikami są zarówno Rahi, jak i Boroki. Tymczasem Toa kontynuowali swoją walkę i zbieranie Krana. Wspólnie postanowili wreszcie wkroczyć do podziemi Matanui i odnaleźć gniazdo Borok. Tam odnaleźli przypadkiem skrytą potężną broń, pancerze Exotoa, bardzo wytrzymałe, potężne zbroje dające użytkownikowi wspaniałą ochronę przed wszelkimi atakami. Nie zwlekając, przywdziali te pancerze i ruszyli dalej. Zebrane przez nich Krana wibrowały mocą. Bohaterowie zbliżyli się bowiem do tych, które kierowały wszystkimi rojami Borok. Dwa potężne potwory, dwie bliźniacze królowe, Barak, Kadok i Gadok. Walka z tymi monstrami była bardzo ciężka. Barak dysponowały bowiem mocami wszystkich sześciu rojów. W pewnym momencie jednak Tahu zorientował się, że pancerze Exotoa, jakkolwiek doskonale chronią, to blokują jednocześnie elementarne moce wojowników. Toa porzucili więc zbroję i tak jak wtedy, gdy pokonali Makutę, użyli swoich połączonych mocy. Dzięki temu udało im się stworzyć tak zwaną pieczęć Toa, powstającą, gdy sześcioro wojowników łączy swoje moce. Za jej pomocą udało im się okiełznać Kadok i Gadok i uśpić je. Walka spowodowała jednak zawalenie się gruntu pod ich stopami. Toa spadli prosto w znajdujące się pod spodem energetyczne protodermis. Oa substancja to powszechny pierwiastek w świecie Bionicle. Znajduje się na wodzie, powietrzu, jest też składnikiem ciał biomechanicznych istot. Jej zenergizowana postać wykazywała tak jakby cechy żywej istoty. Potrafiła wpływać na naturę rzeczy, transformować je albo niszczyć. Kąpiel w owej substancji mogła ostatecznie zakończyć żywot Toa. Stało się jednak inaczej. Protodermis zmieniło ich ciała, uczyniło silniejszymi. Otrzymali wytrzymałe zbroje, nową broń i maski o zwiększonej mocy. Zwiększyła się również ich kontrola nad żywiołami. Powstali na nowo i odrodzili się jako Toa Nuva. Potężniejsi bohaterowie. Unieszkodliwienie królowych Barak zakończyło zmagania z Borokami. Bez swoich królowych Krana przestały otrzymywać rozkazy i w efekcie wszystkie Boroki zostały natychmiastowo wyłączone. Matoranie zabrali się za naprawianie szkód. Życie na Matanui wróciło do normy. Do czasu. Stary wróg nie wybaczył bowiem swojej porażki i przygotowywał dla naszych bohaterów kolejne wyzwania. A tak poza tym, nie wyjaśniono w ogóle, skąd na wyspie wzięły się roje Borok. A może był w tym wszystkim jakiś wyższy cel? Nie inaczej. Boroki zostały obudzone przez Makutę przedwcześnie. Miały za zadanie zniszczyć życie na wyspie. Ponieważ... Ale o tym innym razem. Pora przejść do omówienia zestawów. Rok 2002 był na swój sposób przełomowy. Poprzednio dostaliśmy jeden rzut zestawów średnich, tak zwanych kanistrowych, jeden rzut małych, pięć dużych zestawów oraz sety uzupełniające i promocyjne. Od 2002 powszechny stanie się schemat dwóch rzutów zestawów średnich, jeden małych, uzupełniające i nieokreślona z góry ilość dużych pudełkowych setów. Jako pierwszą falę kanistrowych dostaliśmy po jednym przedstawicielu sześciu rojów Borok. Ludzie ciepło wspominają te zestawy. Ja natomiast nie szczególnie. Drugi rocznik był co prawda jeszcze dalej okresem sporej nostalgii wiążącej się z Bionicle, ale pamiętam, że nawet wtedy, gdy byłem dzieciakiem, Boroki nie przypadły mi specjalnie do gustu. Są moim zdaniem dobrym przykładem zabawek lepiej wyglądających na fotkach promocyjnych niż w rzeczywistości. Jasnym jest, że siłą rzeczy porównywało się do wcześniej wydanych Toa z 2001 roku i na ich tle wypadają okropnie słabo. Są małe, pokraczne, wyglądają jak kulki z łapkami i nogami. Nie pomaga też fakt, że tak naprawdę poza wzorem Krana i kolorami różniły się od siebie tylko elementami tarcz na łapach. No nijak nigdy nie prezentowały się dla mnie ciekawie.
Ale to tylko moje zdanie. Wiem, że w gronie fanów Boroki cieszyły się dość sporą estymą. Zestawy miały trzy główne gimiki. Naciśnięcie dźwigni na plecach powodowało wystrzelenie do przodu głowy i w efekcie ciosu z byka. Chyba tak można to nazwać. Naciśnięcie oczu powodowało z kolei gwałtowne odsłonięcie przodu czaszki i wystrzelenie do przodu znajdującej się wewnątrz krana. Dodatkowo w paru prostych ruchach Poroka można było zwinąć w bardziej sferyczną postać, co w fabule owe stwory często wykorzystywały, bowiem tocząc się pokonywały znacznie szybciej duże odległości. Tak zwiniętego Boroka można było przechowywać w jego romboidalnym opakowaniu, podwieszonego u spodu wieczka, co miało symbolizować uśpienie bestii w kokonie. Trzy Boroki można było połączyć w formę kombajnera. Tanok, Parak i Nuwok tworzyli Borok Kaita Za, a Galok, Korak i Lewak Borok Kaita Dzia. Połączone Boroki nie pojawiły się jednak nigdzie, ani w komiksach, ani w animacjach. Zestawy Borok można było też gdzieniegdzie spotkać w dwupakach, uzupełnione o bonusowe ekrana. Jako małe sety zostały w tym roku wydane 6 Borok Wa. Były to swego rodzaju pomocnicy rojów Borok, również w pełni mechaniczne istoty, pełniące funkcje robotników i zwiadowców rojów. Transportowały także krana do pozbawionych ich Boroków. Ogółem małe, proste zestawy, choć jako pierwsze figurki w serii mogły swobodnie ruszać głowami dzięki osadzeniu ich na połączeniach kulkowych. Wciśnięcie jednej łapki powodowało wystrzelenie jak z katapulty krana umieszczonego w pojemniku na plecach. Jeśli w 2001 roku fanom serii nie udało się załapać na Matoran z McDonalda, to dzięki Borok 2 mogli oni łatwo zdobyć stopy Maktoran, które pojawią się jeszcze tylko raz w małych zestawach w roku 2003, by później zniknąć już na dobre i nie pojawić się już nigdy. Podobnie jak w wypadku setów średnich, także z małych Borok 2 można było zbudować dwa kombajnery, dość pokraczne Borok 2 Kaita. Druga fala setów kanistrowych to naturalnie Toanuwa. Od tej pory, jakkolwiek to dalej te same postacie, to w celu odróżnienia setów drużyna w swoich oryginalnych formach z 2001 będzie określana przez fanów jako Toa Mata, w nawiązaniu zapewne do Mata Nui. Czasem używa się także nazwy Toa Olda, od old, stary, jednak ten termin jest znacznie rzadziej używany. Toa Nuwa jako zestawy byli dla mnie zawsze pewnym ciężkim orzechem do zgryzienia. Z jednej strony jestem trochę na nie, bo jednak widać tutaj spory recykling części, te same korpusy, stopy, głowy, ogólna konstrukcja, ten sam mechanizm zębatkowy pozwalający na ruszanie kończynami przy pomocy pokrętła na plecach. Zawiodły mnie też ich nogi, nowy element. Patrząc się na grafiki w katalogu z tamtego okresu, naiwnie sądziłem, że będą się tym razem mogły zginać w kolanach. Niestety tak nie było. I fajne pozy z katalogu okazały się magią Photoshopa, a same nogi Nuwa do dzisiaj przypominają mi spodnie dzwony. Z drugiej jednak strony elementy pancerzy, nowe maski i broń nadały zupgrade'owanym Toa na tyle własnego charakteru, że nie traktuję ich do końca jako odgrzewanego kotleta. Bardziej jak nową wersję starych Power Rangers. Nawet pomimo tego, że tak naprawdę mocno podoba mi się tylko połowa drużyny. Przejdźmy do omówienia każdego z osobna. Tachu. Wygląda moim zdaniem świetnie. Po nim naprawdę widać, że to zupgrade'owana wersja poprzedniej postaci. Maska Hau Nuwa zachowała najważniejsze cechy oryginału. Duże okrągłe usta i agresywny wyraz otworów na oczy. Choć tak jak wszystkie maski Nuwa, ma jakby bardziej organiczny wygląd. Magmowe ostrza, które zastąpiły ognisty miecz Tachu, to ładna, pokaźnych rozmiarów broń. Podczepiając je do stóp, można było stworzyć z nich lawodeskę, na której Tachu surfował po lawie w Takoro. No nie ma co, ładna figurka, w pełni oddająca ducha oryginału. Dalej, Kopaka wygląda nawet jeszcze lepiej. Maska dalekowidzenia, Akaku, w formie Nuwa, nawiązuje do oryginału jeszcze bardziej niż Hau, głównie przez charakterystyczną soczewkę. Dzierżone przez Toa Lodu podwójne ostrza można było po podczepieniu do stóp przemienić w narty czy też łyżwy, co naturalnie Kopacy wybitnie pasuje. Przyczepiłbym się jedynie do użycia starego ramienia Toa, jako tego, które trzyma tarczę, bo nie pozwalało na swobodne nią manewrowanie i pozowanie. Ale to tylko drobny zgrzyt w tym udanym Toa Nuwa. Lewa. Tutaj widać już trochę odejście od oryginalnego projektu, ale wciąż w dobrym guście. Maska lewitacji, Miru Nuwa, znacznie już
różni się od oryginału. Podczas gdy stara wersja przypominała z profilu głowę ptaka, wersja nowa sprawia wrażenie jakby samurajskiej maski. Warto przyjrzeć się zastępującym topór lewy podwójnym ostrzom, powietrznym katanom. Ten element stanie się ultra popularny i pojawi się w całej masie zestawów. Nie pojawi się jedynie w setach z ostatniego rocznika. Odpowiednio pozycjonując ramiona, można było odtworzyć ustawienie z opakowania figurki, czyli pozę, w której toa powietrza szybuje między drzewami. Okej, to było 3 moim zdaniem udanych toa nowa. Dalej już będzie gorzej. Gali. Niby fajnie, podoba mi się broń, toporki, które zastąpiły jej haki z wersji mata. Po zamontowaniu na stopach tworzyły płetwy do pływania, co naturalnie pasuje do toa wody. Fajne było też użycie śrub napędowych z Lego System. Ale do zarzucenia mam po pierwsze użycie nóg jako ramion. Wygląda to tak sobie, jak już wspomniałem, nie jestem fanem tego elementu. No i po drugie kanochi oddychania pod wodą, kau-kau. Wersji nowa nie jest już tak fajne jak oryginał. Stara wersja wyglądała jak sprzęt nurka, co świetnie pasowało do gali. Wersja nowa zaś przez te jakby nozdrza kojarzy mi się ze świńskim ryjkiem. No tragedii nie ma, ale i tak gali wersji nowa straciła dla mnie trochę charakteru. Dalej, po chatu. I znów, byłoby nieźle, ale... No okej. Zachowano jego inną niż pozostałych toa sylwetkę, przez ponowne odwrócenie korpusu do góry nogami. Oprócz nakładek na stopy, takich samych jak w wersji mata, tyle że w srebrnym kolorze, toa kamienia otrzymał jako dodatkową broń protostalowe pazury, pomagające w wspinaczce na skałach. Można było je zdemontować i połączyć w broń miotaną, a raczej kopaną, kulę Kodan, zastępującą legowy kamień dołączany do wersji mata. I znów tego toa psuje mi maska. Matko... Kakama, kanochi szybkości, wersji nowa jest... Cholera, spójrzcie na mopsa. Oto mops. A to Kakama nowa. Jeszcze raz mops. I jeszcze raz Kakama nowa. Czajcie, o co mi chodzi. Nie umniejszając nic mopsom, uważam je za sympatyczne psiaki, ale kurde, no, nie takiego wyglądu oczekuję po magicznej masce. Ale to jeszcze nic. Mój najgorszy zawód zachowałem na koniec. Onua. O Lego. Dlaczego? Mój ulubiony toa mata. Mój pierwszy zestaw Bionicle. Dlaczego akurat on w wersji nowa jest taki nudny? Niczym się nie wyróżnia. Czemu nic mi się z tą figurką nie kojarzy? Czemu nie wywołuje emocji? Wszystko, dosłownie wszystko jest gorsze niż w oryginale. Pakari, maska siły, w starej wersji wyglądała świetnie. Zawsze kojarzyła mi się z hokejową machą Jasona. W wersji nowa nie kojarzy mi się z niczym, jest wielka, pokraczna. Wykorzystanie kończyn borok jako ramion to jakaś pomyłka, są o wiele za to za krótkie. Czadowe pazury oryginału zastąpiły piły łańcuchowe... Czemu piły? Co to ma do toa ziemi? Co ma symbolizować? To tak jakby ogrodnika wyposażyć, nie wiem, młot pneumatyczny albo strażaka w długopis. Bez sensu. Wali mnie też to, że te piły mogę mu przyczepić do stóp. U Kopaki albo Gali ta funkcja coś robiła i faktycznie upodabniała ich broń do czegoś innego. A w wypadku Nuły są to po prostu piły mechaniczne na stopach. Znaczy, nie żeby wizja piły przymocowanej do butów nie była fajna. Znam nawet jeden przypadek, gdzie to kreatywnie zastosowano, ale do licha nie to kojarzy mi się z toa ziemi. Nie. Onua Nuwa jest dla mnie porażką i prawdziwym, osobistym zawodem. Kupiłem go w wieku 12 lat, naturalnie po to, żeby, wykorzystując też wersję mata, bawić się w jego przemianę. Ale po latach stwierdziłem, że szkoda, że nie zainwestowałem wtedy w Tachu albo Kopakę. A zatem tak, moim zdaniem prezentują się Toa Nuwa w połowie fajni, w połowie rozczarowujący. Tak samo jak Toa Mata, także Nuwa. Można było połączyć w toa Kaita. Tachu, Onua i Pohatu dalej tworzyli Akama i Nuwa, który to kombajner w tej wersji prezentuje się całkiem fajnie. Z Kopaki, Gali i Lewy stworzyć zaś można było Wairuę Nuwa, który... Nieważne. Toa Kaita Nuwa nie pojawili się w żadnym momencie fabuły. Co zaś się tyczy dużych zestawów, w tej kwestii dostaliśmy w 2002 3 ciekawe pozycje. Pierwsza to Boxor, bojowa maszyna, coś w stylu mecha,
zbudowana, jak wspomniałem, przez Unu Maturanina Nuparu. W zestawie jako pilota maszyny otrzymywaliśmy figurkę wspomnianego inżyniera, zbudowanego tak jak Maktoranie z 2001 roku. Co ciekawe, według instrukcji nie posiadał on giętkiej łapki do rzucania dyskiem, tak jak wspomniane figurki z Maka, lecz dwie statyczne. Łapka do rzucania znajdowała się jednak w zestawie i według instrukcji służyła do blokowania kokpitu boksora. Nic zatem nie stało na przeszkodzie, żeby owe elementy podmienić i cieszyć się Nuparu zbudowanym dokładnie tak jak wcześniejsi Maturanie. Sam boksor zaś to ciekawa technikowa konstrukcja, wykorzystująca szereg mechanizmów zębatkowych i opartych na gumkach. Naciskając na boki maszyny, można było wystrzelić do przodu jedną z łap, czyli jak sugeruje nazwa, boksować. Modelem alternatywnym był nieco inaczej wyglądający robot, nie wyglądający jednak tak ciekawie jak domyślny model. Pilotując go, biedny Nuparu musiałby majtać nóżkami w powietrzu. No a co to za przyjemność z pilotowania bojowego robota, gdy trzeba majtać nóżkami w powietrzu? Odpowiedzcie sobie sami. Kolejnym dużym zestawem był Exo Toa, jeden z pancerzy użytych przez Toa w walce z królowymi Barak. Już sama zbroja wygląda całkiem nieźle jako samodzielny zestaw. Potężna pakerska sylwetka, mała, fajnie zbudowana głowa i klocowate nogi nadają wrażenie niezłego skurczysyna. W prawej łapie mechanizm z gumką umożliwiający wystrzelenie do przodu i efekt miażdżącego ciosu śmierci. W lewej standardowa technikowa wyrzutnia gumowych pocisków. Główną funkcją zestawu była jednak naturalnie możliwość umieszczenia w kokpicie Toa Mata lub Toa Nuva. Da się to zrobić z całą szóstką, jednak z uwagi na konstrukcję, przygarbieni Onua i Pohatu będą z tym mieli pewne problemy. Da się to jednak obejść. Toa w zbroi prezentują się naprawdę fajnie. Minusem jednak jest to, że osadzenie wojownika w pancerzu blokowało nogi Exotoa, czyniąc zabawkę bardziej statyczną. Cóż, coś za coś. Mimo tych wad, to jednak dalej naprawdę ciekawy zestaw i mając 6 Toa, aż by kusiło wykosztować się na 6 zbroi. Modelem alternatywnym dla tego zestawu była maszyna, czy też stworzenie określane jako Exoraptor. Wyposażone w wystrzeliwany penis? Intrygujące. Stawkę dużych zestawów zamykają królowe rojów Barak. Kadok i Gadok. Szczerze mówiąc, nigdy nie pamiętam, która jest która. Zastosowano tutaj taki sam schemat jak w wypadku Rachi z 2001 roku. Dwie zabawki różniące się nieznacznie od siebie i zachęta do wspólnej zabawy we dwoje. Bestie wyposażono w mechanizmy pozwalające na wystrzelenie do przodu głowy i kłapanie najeżonymi zębiskami paszczami. Celem zabawy jest tutaj chwycenie w paszczękę fragmentu korpusu przeciwnika, którego wyciągnięcie blokuje mechanizm i unieruchamia zabawkę, oznaczając przegraną. Duży, naprawdę fajnie zbudowany zestaw, czasami ceniony nawet przez tych fanów LEGO, którzy z Bioniku już są mocno na bakier. Chętnie kiedyś bym go zdobył i dołączył do swoich klockowych zbiorów. Królowe można było połączyć w przedstawiciela niezidentyfikowanego, pająkopodobnego gatunku Rachi. Podobnie jak rok wcześniej, wydano również zestawy uzupełniające. Pudełeczka zawierające 3 losowe krana, oraz, jak podaje Brickset, także 2 losowe kanochi w kolorze srebrnym i złotym. Oprócz tego dostępne były też woreczki zawierające 2 kanochi Nuva w różnych wariantach kolorystycznych, uzupełnione także o 3 krana. Mówiąc o zestawach z 2002 roku, nie można nie wspomnieć o ciekawej pozycji, jaką był zestaw numer 10023, Bionicle Master Builder Set, będący czymś w rodzaju zestawu Creator, tyle że w serii Bionicle. Zestaw zawierał sporo części w ciepłej kolorystyce. Można z nich było zbudować kilka różnych modeli. Wszystkie to Rachi zamieszkujące Mata Nui. Jedne bardziej, inne mniej udane. Do tych lepszych osobiście zaliczam przede wszystkim pająka Fikue, kraba Ussal znanego z Mata Nui Online Game, czy kanguro podobnego Fusa. Był to drugi, obok boksora, zestaw, w którym można było zdobyć do swojej kolekcji masek pomarańczową kanohi Pakari, noszoną przez Nuparu. Na sam koniec wypada wspomnieć również o tym, że propozycje bioniklowe pojawiły się także wśród startujących mniej więcej w tamtej okresie serii LEGO Watches and Clocks, czyli linii w zasadzie bardziej gadżetów niż zabawek, mianowicie sygnowanych duńską marką zegarków, zarówno naręcznych, jak i troszkę większych,
stojących wyposażonych w legowe stady, pozwalające na jakąś ich personalizację. To już koniec tej części retrospektywy. Pytanie, jak generalnie oceniam drugi rocznik? Pozytywnie. Był to dalszy ciąg historii, oczekiwany przeze mnie i w gruncie rzeczy się nie zawiodłem. Nowi przeciwnicy, nowi bohaterowie i wreszcie to, co wszystkie dzieciaki uwielbiają. Przemiana ich ulubionych bohaterów w silniejsze wersje. Było fajnie. I dalej chciało się czekać na to, co będzie dalej. Wydawać by się mogło, że trochę pojeździłem po samych zestawach, no bo przyznałem, że nie jestem fanem Boroków, a i Toanuwa mają swoje zarówno wady, jak i zalety. Mimo to, także pod względem samych zabawek, nie mam do tego rocznika aż tak negatywnego podejścia, jak mogłoby się wydawać. Sytuacje podratowały ciekawe duże sety, a i Toanuwa wtedy rozpalali moją wyobraźnię. Mimo to oczekiwałem po następnych rocznikach czegoś jeszcze ciekawszego i niech mnie doczekałem się. Na horyzoncie majaczyły już kolejne nowości, kolejny rozdział tej fascynującej historii. Ale o tym już następnym razem. Wyczekujcie kolejnej części historii Bioniku, jak i innych materiałów. A tymczasem do usłyszenia i dziękuję za uwagę.